Cześć, tu Jola. Na co dzień uczę szycia w ultramaszynie, natomiast dzisiaj w kolejnym odcinku Nauki Podstaw Szycia nauczę Cię, jak zrobić takie wykończenie w dzianinowej sukience, t-shircie, podkoszulku, we wszystkich rzeczach, gdzie nie chcemy doszywać na przykład ściągacza. Także zapraszam serdecznie. Na przykładzie tutaj takiej bluzeczki, która ma niewykończony jeszcze dekolt, pokażę Ci, jak zrobić wykończenie plisą ze skosu, ale w dzianinie kroicie pasek materiału po szerokości. Tu jest szerokość, a tu jest długość, czyli tu macie kolumienki, a tu macie rządki. Możemy też wziąć sobie cienki ściągacz. Chodzi o to, żeby to nie było grubsze względem naszej rzeczy, którą wykańczamy, a raczej, żeby było delikatniejsze. I teraz tak, wymierzycie sobie dekolt dookoła lub będziemy mniej precyzyjnie robili na takim kawałeczku tej materii dopasowanym mniej więcej. Widzicie? Ja mam to wymierzone, ale nie będę jeszcze tego zszywać wcześniej, bo przy doszywaniu może troszeczkę się rozciągnąć bardziej niż ja sobie wyobraziłam i mi tej plisy troszeczkę zostanie. Także pokażę Wam, jak to zrobić, tak na bieżąco dopasować do obwód do obwodu. Ale zanim, to jeszcze wrócę do tego, że tniecie sobie po szerokości taką długość, żeby to była mniej więcej tak po złożeniu około 2,5-3 cm, czyli 5-6 cm max szerokość i składacie na pół lewą stroną do siebie, do lewej i trzeba to uprasować, ładnie kancik i ten brzeg złożenia lekko rozciągnąć. Widzicie, to ja zrobiłam na żelazku. To był prosty kawałek, ale prasując rozciągnęłam brzeg złożenia. I teraz zaczynamy przyszywanie. Kładziesz tę złożoną plisę, nie rozkładamy już jej, tylko złożoną. Obie krawędzie naraz przyszywamy. Położymy gdzieś w okolicy ramienia, ale to nie jest aż tak bardzo istotne i zacznę przyszywać nie od samego początku, tylko zostawię rezerwę ze 3-4 cm, żeby potem już tą przyszytą plisę połączyć. I teraz tak, przyszywając tę plisę krawędź do krawędzi, będę ją lekko rozciągała, ale lekko. Przypominam, że pracujemy na dzianinie, więc igła do dzianin założona i zwykłym ściegiem. O. Staram się nie rozciągać dekoltu, a lekko naciągać plisę, ale tak naprawdę leciutko, żeby też nie zmarszczyć dekoltu. Tak dookoła sobie przyszywam. I przerywam szycie kawałek przed końcem. Po co to zrobiłam? Zobaczcie, ta moja wymierzona plisa podczas przyszywania leciutko ją rozciągałam, więc tutaj, zobaczcie, było prawie dobrze, ale troszeczkę mi tej plisy zostało, więc na takim króciutkim odcinku już możemy w łatwy sposób to dokładnie, precyzyjnie dopasować. I teraz
Tutaj przytnę kawałeczek i tak, żeby plisy względem siebie nachodziły wartością dwóch zapasów. Zapas, zapas. I teraz, jak już mam pewność, że ta plisa pasuje do obwodu, to sobie to zszyję. I po prostu zszywam teraz plisy, początek z końcem, znaczy tą plisę w kółeczko. Nie ma dwóch, tylko jedna plisa. I z zachowaniem tego zapasu, który sobie tam przymierzałam. Dobra. Możecie sobie troszeczkę dłuższy ten odcinek zostawić, tak żeby tylko dało się rozłożyć i zszyć. O. Plisy zostały połączone. Rozłożę te zapasy i złożę z powrotem na pół, tak jak było na początku. O, i teraz doszyję ten brakujący odcinek. Niteczki na bieżąco sobie oczyszczajcie zawsze. Czy da się idealnie zwymiarować, tak żebyśmy nie musieli tego łączenia robić w trakcie? Oczywiście, że da, ale tu jest naprawdę bardzo wygodny sposób dopasowania na bieżąco tej plisy do obwodu. Możemy oczywiście też pobawić się w mierzenie dokładne. Czasami trudno jest tak utrafić z tym naciągnięciem. A gdzie ona będzie połączona? Czy z jakimś punktem stycznym na ramieniu, czy gdzieś, to jest nieważne, dlatego że i tak ona będzie schowana cała pod spód. Mamy połączone i teraz przycinacie sobie zapas tak, żeby zostało go naprawdę niedużo, czyli przycinamy o połowę. Ja tutaj szyłam na szerokość stopki, bo tyle też miałam dodane zapasu, 7 mm w bluzce, tu jest prawie 7-8 mm, to zmniejszam to o połowę, obcinam i bluzkę, i plisę. Ten zapas naprawdę trzeba zostawić malutki. Dobrze, jak mamy przycięte zapasy, to teraz niteczki, wszystkie niteczki muszą wylecieć, żeby potem to nam nie wychodziło spod plisy. I teraz plisę zawijacie do środka tak, żeby nie było jej widać po prawej stronie. Dokładnie tak. I teraz szyjemy. Bluzkę przewróciłam na lewą stronę, będzie mi wygodniej. O, i teraz szyjemy tak, żeby widzieć cały czas, ja tu jeszcze podniosę, pokażę, żeby widzieć cały czas brzeg bluzki. Cały czas ta krawędź jest widoczna dla nas i tak będziemy sobie szyć. W którym miejscu kładziemy szew? Ja zaraz jeszcze to odwrócę do kamery. O, szyjemy sobie tak, żeby pracować
tu dosłownie przy tym brzeszku. Możemy to oczywiście wyprasować jak najbardziej. Lekko uciągamy sobie ten brzeg złożony, ale też on już jest zaprasowany i na żelazku lekko był rozciągnięty. I będziemy szyć tak, jak pokazuję. Mamy odszyty dekolt pliską, po lewej stronie pliseczka, tutaj. Wymaga to oczywiście wyprasowania, a po prawej stronie nie widzimy, to tego wymaga wyprasowania. Tutaj mamy położony szef pod, ładnie pod dekoltem i jeżeli to przeprasujemy, na pewno te wszystkie nierówności nam się wyprostują. Mamy wyprasowany już nasz dekolt odszyty pliską. Takie dekolty też możecie robić w tkaninach, tylko wtedy bierzecie do wykończenia pliskę ze skosu, czyli lamówkę. I lamówką możecie też to ładnie opracować, no pod warunkiem, że dekolt jest tak duży, że przechodzi Wam przez głowę, bo w dzianinie się to rozciąga. I to by było na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że wykańczanie dzianin stanie się troszeczkę łatwiejsze od tej pory. I przy okazji jeszcze w dniu dzisiejszym będziecie mieli promocję na wszystkie dzianiny w sklepie i w Selection. Oraz bardzo serdecznie zapraszam Was na kurs stacjonarny szycia dzianin, gdzie nauczycie się tego typu i innych wykończeń na dzianinie. Mam nadzieję, że wykańczanie dzianin stanie się teraz dużo łatwiejsze. To tyle na dzisiaj. Zapraszam na następny odcinek Nauki Podstaw Szycia.